Witam Państwa serdecznie w bardzo słoneczny dzień. Moim gościem jest Jerzy Janusz Fąfara, znany poeta, pisarz, a co najważniejsze, urodzony w Rzeszowie, związany z Rzeszowem. W swojej historii publikacji ma Pan wiele związanych właśnie z Rzeszowem. Dlaczego nie Rzeszów? Mógł Pan pójść w innym kierunku, pisać o Paryżu, o Berlinie, a jednak o swoim mieście. Tak, o Paryżu też piszę, ale zawsze tak się jakoś układa, że nawet pisząc o Paryżu, to gdzieś tam jest pod skórą ten Rzeszów. Rzeszów, który tkwi we mnie. Tutaj mu się urodziłem, tak jak Pani powiedziała. Tutaj chodziłem do szkół, na wyższą uczelnię, pracuję, tu żyję i on jakoś jest ze mną tak związany, że nie sposób go pominąć w twórczości. Wiadomo, twórczość jest tą taką sferą, gdzie człowiek wszystko, co ma w środku najwspanialszego, to przelewa na papier. I myślę, że w tym właśnie najlepszym jest również ten mój Rzeszów, czyli ulica Staszica, ulica Hetmańska, ulica 3 Maja, Rynek. To cały czas we mnie tkwi i tego chyba się nigdy nie wyzbędę. Ja sam się przyłapałem na czymś takim, że właściwie różne książki przecież o różnej tematyce napisałem, ale zawsze jest ten Rzeszów, zawsze są te ulice, jest ta atmosfera. Jeżeli nawet nie piszę, że to jest Rzeszów, to opisując jakąś uliczkę, to jest to na pewno ulica Rzeszowska i uważny czytelnik na pewno to wyłapie, na pewno się z tym spotka, że właściwie cały czas piszę o tym miejscu swojego urodzenia i swojego dorastania, które jest bardzo ważne w każdej twórczości. Zachęcam wszystkich Państwa do sięgnięcia właśnie do twórczości pana Jerzego Fąfary. Tu na stoliku przede mną właśnie jedna z powieści Brzytwy Kata Solingera, ale znajdujemy się też w ciekawym miejscu, które jest opisywane między innymi w tej powieści, czyli na trakcie królewskim ulicy 3 Maja, znanej też jako Paniaga. Być może nie wszyscy mieszkańcy Rzeszowa wiedzą, że obecne święto, które dość hucznie obchodzimy już od jakiegoś czasu w Rzeszowie, czyli święto Paniagi, było pierwotnym pomysłem właśnie pana Jerzego. Zamysł był nieco inny. Jaki był ten pierwszy pomysł na święto Paniagi? To jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że takie święto, jak święto ulicy 3 Maja, musi mieć jakąś ideę. To nie może być zgromadzenie straganów różnej maści, z różnych dziedzin i najfajniej, no jest święto. Byłem w niedzielę w Medynii Głogowskiej, tam było święto garcarstwa, tam jest zagroda garcarska, bardzo piękne święto, bardzo udane, ale te stragany, które tam były, no właściwie niczym nie różniły się od tego, co się u nas dzieje na ulicy 3 Maja. Wydaje mi się, że Rzeszów jako aglomeracja, która ma 180 tysięcy ludzi, że tutaj powinno nas stać na coś, co by nas wyróżniało. Nie tylko z tych świąt takich bardzo gminnych, powiedzmy sobie, ale że mamy szansę, że zrobienie święta, które będzie może jedynym takim świętem w kraju. Na czym polegała ta mój pomysł podczas tego święta na ulicy 3 Maja? Pokazujemy ludzi, którzy w tym roku osiągnęli coś w swoim życiu. Często są to ludzie, którzy mają pasję, zajmują się jakimś tematem przez całe życie i nagle gdzieś tam ich docenia się z różnych dziedzin życia. Czy to są kolekcjonerzy, czy to są naukowcy, czy pasjonaci, czy aktorzy, czy pisarze, to wszystko jedno, ale jeżeli on coś osiągnął fajnego w kraju, czy w mieście, pokazać go na tej ulicy 3 Maja, zrobić dla niego miejsce, gdzie ludzie podchodzą do niego i pytają się, proszę pana, pan na paralotni przeleciał cały kraj, czy może całą Europę, jak to pan osiągnął? Zrobić dla nich to święto. Nie święto dla koszykarzy, no oczywiście mówię tutaj o tych, którzy wyplatają koszyki, czy dla garncarzy. Oni też są bardzo ważni, też powinni być, ale musi być idea Paniagi, czyli pokazujemy osiągnięcia Rzeszowian z ostatniego roku. Dać ich życiorysy, przedstawić ich pasję. Bo może z tych młodych ludzi, którzy chodzą po Paniadze, któryś też się zainteresuje jakąś tam dziedziną i pociągnie pasję jakiegoś mistrza. Chciałbym, żeby ta idea wróciła, że nie jest to jarmark, taki sobie jeszcze jeden jarmark, jaki jest tysiące w każdym niemalże w tej chwili gminnym miasteczku. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.
ponieważ czy na naszym forum, czy też na forach mediów rzeszowskich, tudzież w ogóle słyszy się w środowisku rzeszowian oczekiwanie ciekawych postaci, właśnie tak jak pan wspomniał, ludzi, którzy są, bo tak naprawdę oni są, ale o nich się nie mówi, o nich się miasto nie upomina. Często są to rzeszowianie, którzy są odkrywani przez inne miasta w Polsce, tam promowani, a to jest jednak duży minus dla nas. Czy Rzeszów na chwilę obecną jest miastem przyjaznym artystom, czy można by było zmienić coś, by tak się stało? Wie pani, ja nie wiem, czy jest przyjaznym. Ja tego nie odczuwam specjalnie. Też zajmuję się twórczością artystyczną, też wydaję książki. Nie ma tutaj czegoś takiego. Ja napisałem książkę o profesorze Szajnie, 18 znaczy życie. Książka, która nominowana do 2 najpoważniejszych nagród w kraju. Jest plac Szajny, gdzie jest rzeźba Szajny i tych 40 kamieni, które zresztą też to jest moja inicjatywa. Ale Wydział Promocji nie kupił ani jednej książki Szajny. Nie o to chodzi, że to jest moja książka, ale dlaczego ona nie ma być gadżetem dla przyjeżdżających do Rzeszowa, żeby była jakaś pula, że się po prostu rozda te książki, bo jest to ważny temat. Tym bardziej, że tam opisuje Rzeszów przedwojenny, Rzeszów wojenny, ludzi, którzy są z Rzeszowem związani, byli związani. Tych 40 kamieni, które tam jest na placu Cichociemnych, to przecież to są bohaterowie mojej książki. Każdy z nich występuje w tej książce 18 znaczy życie. A więc mamy plac, mamy książkę. Dlaczego ta książka chociażby nie miała trafić do szkół rzeszowskich? Ja uważam, że to jest taki temat, tak ważny temat, że właściwie to powinno być nadobowiązkową lekturą dla uczniów szkół rzeszowskich, dlatego że przybliża to, co się w tym mieście działo, to, co się w tym mieście przeżywało, jakie losy spotkały ludzi, którzy przeżyli wojnę czy przeżyli Auschwitz. To są przecież rzeczy tak ważne, że no na czym mamy budować historię, na czym mamy opierać patriotyzm, jeżeli nie na takich przykładach, gdzie tam naprawdę ratowano życie setek ludzi, a robili to rzeszowianie. My o tym nie wiemy, prawda? Nikt o tym nie wie. Bo po co nam wiedzieć, tak? Milczymy. Nie interesujemy się sprawami, które są pod skórą, w żyłach tego miasta. No tak, Józef Szajna, bardzo znana postać, niezwykle doceniona w świecie przede wszystkim, w Polsce również. Rzeczywiście mało wykorzystana przez Rzeszów, ale Jerzy Janusz Fonfara też bardzo znakomita postać, wspaniały twórca. Co w planach na chwilę obecną ma pan Jerzy? Jestem w trakcie pisania książki, która troszkę jest książką historyczną, dlatego że jest to książka o Franciszku Chrapkiewiczu Szapewilu. Jest to genialny genetyk pochodzący z Godowej, również w czasie wojny bywający w Rzeszowie. Człowiek, który nie tylko niesamowite rzeczy przeżył w czasie wojny, ale proszę sobie wyobrazić, że w 1946 roku ucieka do Paryża i po 15 latach zostaje profesorem na Sorbonie. To nie było taki czas wtedy jak dzisiaj. Wtedy w całym Paryżu było 60 profesorów. Dzisiaj 60 czy 100 profesorów to jest na jednym uniwersytecie. Wtedy było 60 na cały Paryż. Jednym z nich był 35-letni Franciszek Chrapkiewicz za swoje niesamowite osiągnięcia na polu genetyki. On wynalazł drogę informacyjną od genów do białka. Dzięki jego odkryciu dzisiaj mogliśmy odszyfrować kod genetyczny. Z profesorem jestem cały czas w kontakcie. Jest to człowiek, który w tej chwili ma 87 lat, jeszcze w dobrej formie, szczególnie w formie umysłowej. Rozmawia się z nim jak z 35-latkiem. Książki już jest 260 stron i myślę, że jeszcze 200 i będzie koniec. To bardzo dla mnie pasjonujący temat, bo tak jak powiedziałem, i przeżycia wojenne, przedwojenne, te wszystkie historie, które działy się w Paryżu, gdzie był dyrektorem największego instytutu badawczego biochemicznego imieniem Jacques Monod, niesamowity człowiek, człowiek, który potrafiło być u niego w domu na obiedzie 6 noblistów. To jest człowiek tak znany w świecie.
Ja się zdecydowałem napisać o nim książkę przede wszystkim dlatego, że bardzo mało o nim wiemy w Polsce. Przez 40 lat miał zakaz wjazdu do Polski. Służby specjalne utrudniały mu to i bardzo mocno był i szpiegowany, i prześladowany. Przecież siostrę zamknięto do więzienia tylko dlatego, żeby jego ściągnąć do Polski i namówić go na współpracę z polskim wywiadem. No więc historii bardzo dużo, bardzo ciekawych. Profesor zgodził się na to. To nie było takie proste, proszę sobie uzmysłowić, przez tygodnik Wprost jest w piątce największych umysłów XX wieku, pochodzenia oczywiście polskiego. A więc namówić go, żeby się zgodził na napisanie książki o nim, to już jest dla mnie wielki sukces. A jeszcze większym sukcesem mojej mediacji z nim było to, że go namówiłem, że będzie to powieść. Nie taka czysta biografia, tylko literatura. I jemu to bardzo odpowiadało. Powiedział, że czysta biografia o naukowcu, biochemiku byłaby bardzo nudna. Cały jestem pochłonięty tą pracą i myślę, że może w przyszłym roku książka ukaże się na rynku. Panie Jerzy, trzymamy kciuki za wydanie, za powodzenie. Na pewno będziemy czekać. Drodzy Państwo, piękne słońce na ulicy 3 Maja. Mam nadzieję, że również zaświeci dla naszych młodych twórców i tych już znanych, odkrywanych na nowo, tych, którymi Rzeszów powinien się chwalić i cieszyć, że ich ma. Dziękuję Panie Jerzy za rozmowę. Dziękuję bardzo.